Cześć, nazywam się Kaśka Zgrońska i jestem instruktorem marki Indigo. Chciałabym dzisiaj zaprezentować Wam zabieg, który śmiało można nazwać rewolucyjnym zabiegiem manicure. Jest to manicure masłem sza. Efekty po tym zabiegu widoczne są już po pierwszym razie. Po tygodniu czasu nasze paznokcie są mocniejsze, nie rozdwajają się, dużo szybciej rosną. Wybiera się również delikatnie wolny brzeg paznokcia. Także dla naturalnych paznokci jest to naprawdę bardzo, bardzo skuteczny zabieg. Jedynym minusem tego zabiegu jest to, że bezpośrednio po zabiegu nie możemy pomalować klientce paznokci. Jest to związane tylko wyłącznie z tym, że nasza płytka jest bardzo tłusta. Do zabiegu potrzebujemy masło shea. Masło ma konsystencję typowego masła, zaczyna nam się topić na skórze pod wpływem ciepła. Dodatkowo będziemy potrzebować polerkę. Nie muszą to być polerki o jakiejś specjalnej gradacji, chodzi nam głównie o polerkę wybłyszczającą. Ona z jednej strony jest delikatnie matowa, natomiast z drugiej zupełnie nam wypolerowuje płytkę. Jak widać, nasza modelka ma płytkę z przyszłością i widać na niej przepiłowania, dość duże przepiłowania. Płytka, jeżeli byśmy zostawili ją taką, może nam się po czasie zacząć rozdwajać, łamać i po zdjęciu żelu czy akrylu, czy nawet hybrydy, jeżeli klientka nie chce kontynuować dalszych zabiegów, warto wykonywać manicure masłem shea. Spotkamy się ponownie z naszą modelką za 4 tygodnie i sami zobaczycie efekty. Manicure będziemy wykonywać co tydzień tym samym masełkiem i tą samą polerką. Zaczynamy. Standardowo zaczynamy od odsunięcia skórek. Ponieważ nasza modelka ma świeżo zdjęte paznokcie, użyjemy jeszcze troszeczkę mocniejszej polerki o grubszej gradacji. Chodzi o to, żeby wygładzić pozostałości po pilniku. Kiedy już mamy wygładzoną naturalną płytkę, przechodzimy już do zabiegu. Płytka jest wygładzona po ściągnięciu żelu, natomiast jest na tyle zmatowiona, by móc już zaaplikować masło shea. Masło shea aplikujemy na paznokieć zmatowiony zawsze tą stroną polerki, ale ponieważ my tutaj mamy klientkę, która już jest po ściągnięciu bezpośrednio masy żelowej, zaaplikuję masło shea już w tym momencie. Ten zabieg jest zabiegiem, który spokojnie możemy wprowadzić jako zabieg spa do naszego salonu. Myślę, że klientka przy nim spokojnie może się zrelaksować, a wykonany masłem shea masaż po zabiegu na pewno jeszcze przekupi dodatkowo naszą klientkę. Ok, kiedy mamy już wtarte masło, delikatnie, zaznaczam delikatnie, zmatowiony paznokieć, zaczynamy wpolerowywać. Zabieg wydaje się banalnie prosty, no i jest banalnie prosty, natomiast efekty, które rzeczywiście przynosi. Atestowałam to na swoich klientkach, na swoich przyjaciółkach i każda z nich potwierdziła skuteczność tego zabiegu. Teraz będziemy wykonywać tą samą czynność raz jeszcze. Już teraz nic nie matowimy. Nakładamy ponownie masło. Nie szczędzimy masła. Później przyda nam się do wykonania masażu. I teraz najgładszą stroną polerki wpolerowujemy już masło w naszego paznokcia. I tak naprawdę do wykonania tego zabiegu naprawdę nie jest Wam potrzebne nic więcej jak polerka i masło.
Ok, teraz możemy przejść do wykonania masażu naszej klientce. Zobaczcie, jak masło pięknie się topi, jak na patelni. Nadmiar masła usuwamy ręcznikiem. I w ten sposób wykonany manikur sprawi, że nasza klientka będzie miała paznokcie mocniejsze, szybciej rosnące, na pewno bardziej odżywione, z wybieloną końcówką wolnego brzegu i z pewnością powróci do nas na kolejny zabieg. Warto naszej klientce zaproponować takie masło do kupienia do domu. Dlatego, że masło shea możemy używać nie tylko na paznokcie, ale także na włosy, na wysuszone końcówki, na zrogowaciałe łokcie, na wysuszone stopy, pięty. Masło shea przyspiesza również gojenie się ran. Więc jeżeli słyszeliście, że coś do wszystkiego jest do niczego, to jeżeli chodzi o masło shea, jest to absolutną nieprawdą. Z pewnością sprawdzi się w każdej z dziedzin, którą Wam wymieniłam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia!